Hej, z tej strony Agna28 i oczywiście mój buczący komputer, który ma już dość. A ja wam dziś pokażę i opowiem o doniczkach, bo zatrzymałam się. Co można z nimi zrobić? No to co? Po pierwsze, zwykłe, proste postawienie doniczki przy aplikacji sugeruje taką szczoteczkę, co tam się wkłada i jak się myje u toalety, nie? Numer 2. Garnek. No to jest bardzo proste, prawda? Stawiamy tam kowadełko na górze, czy coś, co sugeruje ten łapacz dymu. Jest garnek. To co? Numer 3? A teraz postawimy zwykły, najzwyklejszy kubek herbaty, kawy, napoju, no czegokolwiek tam do stołu, prawda? Można postawić więcej w różnych miejscach, no nie za dużo, żeby nie było to zbyt przesadzone. Czwartą rzeczą to jest właśnie taki myk i mamy, roślineczkę taką fajną stoliczką. Tadam! Tutaj już jest, można by powiedzieć bardziej skomplikowane, ale po prostu to jest proste. Po prostu proste. Stawiamy doniczki na kominie. Można do tego podpiąć tym z pajęczem czy z czegoś i wygląda epicko. Kolejną rzeczą jest to taka pompa, hydrant, no nie wiem jak to nazwać. Taka pompa po prostu wodna. I to jest proste, naprawdę. No, stawiając na dole stoliczkę, pokazujecie, tutaj jest była woda, dźwignia jest. To jakoś jest proste, dobre do średniowiecznych wystrojów. No, psa nie mam, no bo to jest na moim prywatnym serwerze wyłączone zwierzaki, psa nie mam, ale jak postawicie przy psie doniczkę, no to może służyć, że to jest taka miska z karmą do jego psa. Prawda? Ciekawe, prawda? To już tyle z moich pomysłów doniczkowych i... dość dużo ich było. Jeżeli macie jakiś pomysł na to jeszcze oprócz tych, jak doniczkę wykorzystać w ciekawy sposób, to piszcie w komentarzu i podzielcie się oczywiście tym, też z chęcią skorzystam. Oczywiście, jeżeli wam się film podobał, to lajkujcie, a ja się z wami żegnam, pa pa!